Witamy w ogrodniczym SOS. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się drzewami i krzewami liściastymi, które zdobią nasze ogrody. Powiemy, jakie choroby i szkodniki mogą je zaatakować i doradzimy, jak z nimi walczyć. Kaliny, trzmieliny, bukszpany czy brzozy są chętnie sadzone w naszych ogrodach. Każda z tych roślin może być atakowana przez szkodliwe owady. Mszyce należą do szkodników najwcześniej pojawiających się na roślinach. Ich rozwój jest uzależniony od pogody. Larwy niektórych gatunków pojawiają się już w czasie pękania pąków. W ograniczeniu liczebności mszyc dużą rolę odgrywają owady drapieżne i pasożytnicze stawonogi oraz ptaki. W czasie wegetacji warto systematycznie lustrować rośliny, aby nie przegapić pojawienia się pierwszych kolonii. Na kalinie, trzmielinie lub jaśminowcu mszyca potrafi pojawić się już w marcu. Rozwija od 3 do 5 pokoleń, powodując drobnienie liści i deformację pędów. Mają ogromny potencjał rozrodczy. Zwalczanie mszyc, przędziorków i misyczników można rozpocząć od preparatów pochodzenia naturalnego, np. wyciągiem z czosnku lub gnojówką z pokrzywy. Możemy też wycinać zaatakowane części roślin. W sklepach ogrodniczych dostępny jest preparat pochodzenia naturalnego na bazie oleju rydzowego, który stosuje się już wczesną wiosną. Jest to koncentrat do rozpuszczenia w wodzie przeznaczony do mechanicznego eliminowania szkodliwych owadów i roztoczy. Pokrywa szkodniki cienką, lepką powłoką, która utrudnia oddychanie i poruszanie się, co w rezultacie prowadzi do ich śmierci. Taki preparat możemy stosować zarówno do oprysku drzew i krzewów owocowych, jak również naszych ozdobnych roślin liściastych. Nie jest środkiem ochrony roślin, więc nie posiada okresu karencji. W sklepach ogrodniczych dostępne są również interwencyjne, chemiczne środki owadobójcze. Liście ozdobnych drzew i krzewów są często zjadane przez gąsienice motyli i larwy błonkówek. Szkodniki te można zwalczać ręcznie, mechanicznie lub poprzez oprysk. Śluzownica często pojawia się na śliwach i wiśniach, ale można ją też spotkać na przykład na irgach błyszczących. Wyglądem przypominają nieco małe ślimaki. Ich żerowanie polega na zjadaniu górnej skórki i miękiszu liści oraz pozostawieniu nienaruszanej dolnej skórki, przez co powstaje charakterystyczny ślad żerowania nazywany szkieletowaniem. Dziurki na brzegach liści lub w ich głębi świadczą zazwyczaj o obecności chrząszczy. Widząc tak uszkodzone liście, możemy mieć też do czynienia z podgryzionymi przez larwy korzeniami. Brzoza jest często atakowana przez gąsienice, które żerują w grupach i zjadają całe blaszki liściowe, pozostawiając jedynie unerwienie. W czasie żerowania usadawiają się wokół krawędzi liści, tworząc jakby obwódkę. Część ich ciała wisi w powietrzu i charakterystycznie się wygina. W czasie zagrożenia larwy unoszą tę wolną część odwłoka i zastygają w takiej pozycji. Mechaniczną metodą pozbycia się ich z ogrodu jest obcięcie zaatakowanej gałązki i jej utylizacja. Można też wykonać oprysk. Innym szkodnikiem atakującym brzozy jest trociniarka czerwica. Jest to jeden z największych motyli w Polsce. Ćma o rozpiętości skrzydeł do 10 cm. Jego gąsienice są również duże, brunatno-czerwone i to właśnie one potrafią zaszkodzić naszym roślinom. Są wszystkożerne, najczęściej żywią się drewnem drzew liściastych, wierzb, topoli i brzóz. Wyżerają je od środka, dookoła drzewa widać wtedy trociny, a w spękaniach kory poruszającą się ceglastą maź. Silna inwazja może doprowadzić do obumarcia drzewa. Takie okazy musimy wykarczować i spalić. Od jakiegoś czasu nasze bukszpany zmagają się z nowym szkodnikiem, gąsienicami ćmy, które żerują na liściach, powodując ogołocenie znacznej części rośliny. W razie zauważenia tego szkodnika zaleca się wykonanie zabiegu chemicznym środkiem owadobójczym. Oprysk musi być przeprowadzony również w wewnętrznej części krzewu, bo tam kryją się szkodniki. Nasze liściaste rośliny ozdobne zmagają się też niejednokrotnie z chorobami grzybowymi. Jeżeli zauważymy plamy z białym nalotem, to przyczyną może być mączniak prawdziwy. Początkowo na liściach widać okrągłe plamy, następnie chore liście zasychają. Aby przeciwdziałać chorobie, jak najszybciej usuwamy porażone części roślin. Ciemne plamy mogą oznaczać plamistość liści. Bywają różne, od drobnych do dużych, żółte lub brązowe, często z obwódkami, które stopniowo się powiększają i powodują zamieranie liści.
Drzewa i krzewy liściaste mogą być również atakowane przez grzyby powodujące szarą pleśń, rdzę liści lub parcha. Aby wzmocnić rośliny i zadziałać profilaktycznie, możemy przeprowadzić oprysk naturalnym preparatem mikrobiologicznym. Zawiera on szczepy bakterii, które odbudowują mikroflorę nadziemnych części roślin, co zmniejsza ryzyko porażenia przez organizmy patogeniczne. Stosowany interwencyjnie poprawia kondycję i zmniejsza ryzyko zamierania. O chorobach grzybowych roślin ozdobnych, bylin i kwiatów będziemy też mówić w kolejnym odcinku ogrodniczego SOS już za tydzień.